Pojawiły się na ulicach stolicy ponad 50 lat temu. Szybko ochrzczone mianem parówek, tramwaje 13N rozpoczęły służbę dla warszawiaków. Po raz ostatni, służbowo, na trasy wyruszyły w Sylwestra. 5 stycznia nastąpiło ich pożegnanie. Uroczysta parada przetoczyła się po torach stolicy z Żoliborza przez centrum na Plac Narutowicza. Stąd przez całe popołudnie tramwaje 13N woziły bezpłatnie warszawiaków na drugą stronę Wisły i oczywiście z powrotem. Trochę łza się wokół kręci. Tak, to już zabytki. ₩400 000 koron i śpiewników rozdano w całej Polsce. W Warszawie około 50 000. 6 grudnia ulicami stolicy przeszedł już po raz piąty orszak trzech króli. Byli władcy reprezentujący trzy kontynenty, były zorganizowane grupy rycerskie i wszyscy ci, którzy chcieli towarzyszyć królom do stajenki. Kacper, Melchior i Baltazar nisko pokłonili się w stajence nowonarodzonemu, później wszyscy przybyli, odśpiewali kolędy. W Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej Teatr Małego Widza zaprosił małych, naprawdę małych, bo teatr adresuje swoje działania do dzieci od pierwszego roku życia, na zajęcia pod tytułem Dźwiękowanie na dywanie. Oczywiście mogli przyjść i starsi, jak również rodzice. Dźwiękowanie na dywanie to zaproszenie do czynnego uczestnictwa w twórczym procesie, do poznawania najdziwniejszych instrumentów i dźwięków przez nie wydawanych. Dzieci i dorośli bawili się wspaniale. Karol Förster, słynny rysownik, karykaturzysta, satyryk, malarz, podpisywał swoje rysunki pseudonimem Charlie. Interesowała go satyra społeczna, obyczajowa i polityczna. Posługiwał się nią w sposób łagodny, a zarazem niezwykle celny. Współpracował po wojnie na stałe z Przekrojem, Życiem Warszawy i Szpilkami. Pod koniec ubiegłego wieku wdowa po artyście przekazała unikalny zbiór jego prac do Muzeum Karykatury. Do 20 stycznia można oglądać tam jego retrospektywną wystawę. Tysiące lampek zapłonęło wieczorem przed pałacem w Wilanowie, na fasadzie Kolegiaty Świętej Anny przy bramie głównej i na budynku ratusza. Tak rozpoczął się pierwszy królewski festiwal światła. Na fasadzie pałacu przygotowano wspaniały, trójwymiarowy, audiowizualny pokaz o tematyce historycznej. Obok pałacu codziennie park rozświetla labirynt światła, o którym opowiemy w następnej kronice. www.um.warszawa.pl